Niestety jesteśmy wywaleni. Trudno. No ale gramy. Nie ma co. Końcówkę się wrzuci offline'em. Patrzę sobie teraz na statusy różnych graczy i ludzi na serwerze. I Chrzeszcz nowy ma takie strasznie nudne życie, bo on cały czas gotuje gulę. Cały gotuje gulę. On pracuje jako kucharz, czy nie śmiej się z jego zawodu. Nie każdy pracuje w kuźni. Dobra. Halo, halo? Słuchać mnie? Halo, halo? No to się zrobiło, się. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, to ja. Witam, witam. Gramy dalej. Stream został wyłączony ze względu na to, że coś tam się wywaliło niestety. Ale zacząłem nagrywać do offline'u i końcówka sesji będzie po prostu wrzucona w ten sposób. Aha, ale to nie będzie już streamka? Przynajmniej dopóki nie ożyje połączenie OBS z Twitchem, to nie. Aha. Okay. Coś się niestety wywaliło dość mocno na tej linii. Spróbuję za chwilę wrócić, ale dograjmy walkę w ten sposób. Po prostu najwyżej dorzucę tę końcówkę offline'em i zobaczymy, co dalej. Dobra? Spoko, spoko. Dobra. Zwierzolud wojownik przy Ermanie opanował swój strach. Nie, gówno, nie opanował. Boi się Noran Miny. Strach wlany w serca wrogów. I on będzie się próbował wycofać. Więc Ermanie, możesz okazyjnie zaatakować wojownika. Tam, 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 taram. Nie robisz nic na to dowodzenie? Pam, pam. Trafię go w korpus. Oczywiście, że robię. Dostali plus 10 do testów strachu. Okej. Okay. Trafię go w korpus. Obrażaj. To jest okazyjny, on nie ma co z tym zrobić. 12. Stoi oczywiście. Oczywiście. Ale wycofa się gdzieś tutaj. Drugi, który stoi przy fulku, wojownik, zwierzoczłek, też się spróbuje opanować. A ten się opanuje i zaatakuje. Wciąż na minus 20, bo słonko nadal grzeje. Trafia w korpus. Pytanie, czy ja mam parowanie jeszcze w tej rundzie, tej turze, bo nie mam pojęcia. To jest tura, która się zaczęła od wodza astrologa, więc nowa tura. Aha, czyli mam, dobra. To sparowane. Drugi atak. Pudło. I to jest ostatni wojownik. Dobra. Erman. W końcu. Szarżowałbym tutaj. Dobrze, okazyjny od Ogara. No. Z pazurów kłów. Trafienie w korpus. Ile razy mogę mieć splecione coś? Dobra, spływa po mnie. Raz. W sensie inaczej. Splotłem sobie. A ile tury mogę to trzymać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Okay. To szarżuję na razie. Zresztą zadeklarowałem tego tutaj. Ja widzę, co tu się dzieje w ogóle ciekawego. Trafiam w głowę. Trafiasz go w głowę? Zaczekam, za chwilę sparuję, tylko sprawdzę to splatanie. A ta zasada na tarczę jest w podręczniku. Jest, wiem. Znalazłem ją już swego czasu.
Splatanie magii. Znajdziesz w rozdziale 7 magia. Splatanie magii. Aby skorzystać ze splatania magii, należy natychmiast po teście splatania magii wykonać akcję rzucenie zaklęcia. Okej. Okay. Lecisz. Tak. Tak, no ale tych pry. Znaczy, jak wykonasz jakąkolwiek inną akcję jako następną po splataniu, no to splatanie się rozwiewa. No. Dobra, zwierzoczłek wojownik robi pry. Sparował. Aj, waj. Ogar. Dobra, najpierw ogar gryźnie Tomasa. Spudłuje. Potem ogar gryźnie Norę. Spudłuje. Potem ogar gryźnie Fulka. Spudłuje. A potem ogar ruszy za Ermanem w pościg. I panie mnie spudłuje na pepu. Schody wywali. Które są obok. Obraź go, Ermanie. Obrazić mogę go? Świetnie. Dobra, życie dwa razy przez przypadek, ale... 20. Wchodzę... No dobra, no okej, potraktuję ten rzut jako 20 na ogara. Ty atakujesz go z niemagicznej broni. Nie, bo nie jest... Tak. Marłą, więc... w momencie, w którym wiesz... Ty masz tarczę w jednym ręku, szabelkę w drugim ręku. Tniesz tego zwierzoluda, on niestety zasłania się tarczą i ty w tym momencie słyszysz za sobą dźwięk takich tych psich łap. Unosisz broń, odsłaniasz się szybko tarczą przed nadlatującym ciosem zwierzoluda, tniesz w powietrzu i odcinasz głowę tego ogara chaosu. W powietrzu on jeszcze zamienia się w kurz iskier. Widzisz tylko nienawistne spojrzenie Krzypuszcza, gdy jeden z jego sfory po prostu wraca do domeny chaosu bez niego. Świetnie. Proboszcz. Proboszcz wbije tutaj. No, nie spodziewałem się czegoś innego. Co łaska. Co łaska. Z miecza dwuręcznego. Dobrze, że to jest co łaska. Oj, świetnie. Płonący miecz dwuręczny wbija się w pozadzkę tuż przy twoich stopach. Fulko! To tak, pierwszy atak starczy w tego wojownika. Nope, a drugi z toporu. Stopora. Dobrze. Wojownik paruje. Sparował. Okej, okay, i wszystko. Tomas? Kubańce. Tomas z dwoma psami. Jak z dwoma? No jeden jest tylko. Ciu. Ja ponawiam sobie to. Aj. Nie weszło? Nie ponawiasz. Plotą. Łucznicy uciekli, bo się przestraszyli rogu Noradminy. Dobra, bo straciłem ich na chwilę. Tak. W sensie Noradmina wywołała strach w zwierzoludziach. Trzem, którzy byli z wami w mele, Ostroruk wjechał na ambicje, ale łucznicy uciekli jako niegodni Korna. Więc ten jeden, on chyba dostanie promocję na Bestigora za chwilę, bo trzyma się od początku walki tutaj w tym miejscu. Z najdzielniejszy po prostu z dzielnych. Pudło. Noradmina. Powinien teraz podejść. Powinienem do tego centigora. Teraz, look at me! Ja teraz jestem cfelem. Pudło. It hurts. Dobra, Ermanie, pytałeś, czy widzisz, co się tutaj dzieje? Tak, posłuchaj. Widzisz trzymającego tę metalową buławę w rękach Ostroroga, który na twoich oczach unosi ją w górę,
to żelazo do piętnowania, które znajduje się na końcu, rozbłyska, jakby nagle rozgrzało się samo z siebie do czerwoności i on przytyka je do kory tego drzewa. Słyszysz taki... No ty słyszysz gdzieś tam na poziomie jakiegoś infradźwięku, jak wibruje ci w uszach, ale Tomas, który jest trochę już dostrojony do Gyranu, czujesz to wręcz jako fizyczny ból. Rzuć sobie na siłę woli, Tomasie. Otrzymaj punkt obłędu. Oj, rzucaj już kasło? Czy po sesji to załatwiamy? Otrzymałeś punkt obłędu, no to rzuć na siłę woli. Aha, no tak. Musisz sprawdzić, czy cię... Nie. Chyba, że to był 12 punkt obłędu. 6. Ogólnie 12, ale ten 6. No to nie, no liczy się poziom punktów obłędu, no. Mam 6, spokojnie. No to dopiero zaczynasz ten... Zaczynam świrować. Zaczynasz dopiero świrować. Znowu. To podlewanie go i za mnie zjadało? Oczywiście, jest teraz większy. Super. O, tam. 32 raptem ponoran minie, to się rusza. No, ale jak się rusza? Final stage, cichaj. Zwierzoczły. Co tym wojownicy mi się kończą? Fulko! A to słonko już spadło, czy jeszcze nie? W następnej rundzie spadnie. Dobrze. Fulko, chyba włamie ci to tarczę. A nie, kłamałem. Drugi atak. I w prawe ramię. Albo i nie? Jak wąż! W tej płycie. Jak to ty masz w płycie 51 zręczności do plus 10 do rozwinięte. Rozwinięte uniknę plus 10. No, ale to prawda, ty masz zaznaczyć. Czekaj, zajrzę ci w kartę. Mam 31, mam plus 15. Poczekaj. Aha, dobra. Czekaj, to pancerz, nie jest zaznaczone. Pancerz. Dobra. No tak, ale i tak weszło. To jest zmiana, sorry. 31 zręczności. Tak, no. To tak samo możesz mi ten. 41 inicjatywa. No dobra, no już. Bo to było... Ja wiem, ale już. No przecież nie zmienię ci inicjatywy nagle. No na poprzedniej sesji coś tam pamiętam, że było zaznaczone. Istotne, dobra. Chyba zdejmowałeś te zbroje, nie wiem. Czyli w tej rundzie teraz spadnie słoneczko, ale raz dostaje stopora niejaki Erman. Ajaj, niech rampa, sparuję to jeszcze. Sparuj. Pamiętaj, że tarcza jest parująca, nie wiem, czy to zaznaczyłeś. Jest zaznaczone, na 58 paruje. To szczypie. To jak... Tak. To szczęścia też szczypie. Jak drzazga w piucie. 14. Co mi tam minus 1? Czy już... Ale co to? To jest 14 w nogę. Czekaj. Czy już pukasz do mych drzwi? Na minus 1 poproszę. O, Pan Jezus już się zbliża. Chyba, że mam korzystać z tych tabelek, co tu jest. Nie. Gramy na rozszerzonej tabeli krytyków. Dobra. Więc rzuć K100. Kurwa! 19! Kurwanska! Krytyk na minus 1 na 19 to jest ten krytyk na minus 1, który cię poradzi, ale nie zabije. No to co, czyli tracę nogę tym razem? Tym razem. Poczekaj, już otwieram tabelkę. Na 19 na minus 1. Nee, w nogę. 11 w nogę. Rozkawałkowuje przeciwnikowi rzepkę. Z głośnym krzykiem Erman upada na ziemię, sparaliżowany przez ból i nie może nic zrobić do końca walki. Naprawdę? Musisz wykonać trudny test siły woli na minus 20. Erman upada po raz pierwszy. Erman pierwszy raz upada.
O, właśnie. A zatem, Ermanie, tylko cudem powstrzymujesz się, żeby nie posikać się w pytonga. Teraz będą na ciebie mówili chromy nieznajomy. Ponieważ po walce twoja prędkość odniży się na stałe o jeden. Nie. Nie. Chromy nieznajomy. Ogar. Tak pięknie tego Ogara pokonałeś. No ale niestety... Nie będzie się już mógł teleportować. A nie, ale może właśnie. Ale może właśnie. Może to jest odpowiedź. Może to jest odpowiedź. Może teraz, Erman, nauczysz się tej sztuczki z teleportacją. Po co chodzić, jak możesz się teleportować? No. Dostajecie. Każdy poza Ermanem, który leży. Za chwilę krwiopuszcz złożycie w ofierze. Kąśnięcie od Ogara Chaosu. Trafiony fulko w prawe ramię. Mhm. Za 9. Spoko. Krwiopuszcz. Krwiopuszcz nie przejmie się kimś tak słabym jak ty, Ermanie. Rzuci się na drugiego użytkownika magii. O nie, on jest od Koena. Oni nie lubią czarodziejów. No. Pudło! Fulko! Powtórka. Najpierw ogłuszenie starczy. Dobra. O, trafione. On coś tam... Unika. Cały czas jest jeszcze słonko. Sukces! Kurwa i pech. Rzuć kasto. 61. Chybienia krytyczne. Broń wyślizga się z rąk na skutek niezręczności fulka. Nie jest co prawda przymocowana do ręki. Broń upada na ziemię w odległości w metrach równej sile atakującego. Ile ty masz tamtej siły? 5. No czyli twój toporek leży gdzieś tu. Tomas! Jesteś w obliczu Ogara i Krwiopuszcza. Czy na Krwiopuszcz jest też straszny? Oczywiście! Tym bardziej dla ciebie. Nie. No dobra. Powstrzymujesz ten strach. W niego? Klątwa cierni w Krwiopuszcza. Dobrze. Test siły woli jego w takim razie. Zdał. Czy mogę wykonać atak? Tak. Bo rzuciłeś zaklęcie z biodra. No. Tego Ogara nie obejmie obok? Po lewej? Nie, bo to jest klątwa cierni. Ona atakuje jeden cel. A, to jest cel. Dobra, to dobra. Na 10? Kostur bez żołu. No bo już nie ma żołędzi, na 5 żołędzi to ma. Dobrze, bo on co rundę musi wykonać, tak? Dobra. Dokładnie. Krwiopuszcz. Wiecie, że według oficjalnych zasad krwiopuszcz nie ma uniku? No i bardzo dobrze. Czyli go uderza? Tak. Na 9. I jest to magiczna broń. Tak jest? Tak jest. Czyli zadał. Nie, zadałeś mu obrażenia, on nie zadał obrażeń, teraz tylko przetrzymać do jego rundy. ostatni Mohigor. Jeb stoporka. Pudło. Najlepszy z najlepszych. Noran Mina. Dwa ataki. Wojownik, w Gora, tak? W Gora. No, myślę, że tak. O Jezu, sorry, ale z jakiegoś powodu pisałem sobie plus 10. Ale i tak nie weszło na szczęście. Drugi atak. Ale teraz już weszło. Dobrze, obrażenia. Potwierdź furię Ulryka na 58. 21 obrażeń leży. Ranoc. Drzewiec. Rusza się troszkę do przodu. Wódz Ostrorug.
Rusza się w pizdu do przodu. Rusza się w pizdu do przodu. Podtupta sobie do ciebie Ermanie, ty się tam, wiesz, trzymasz za tą nogę, sparaliżowany z bólu, widzisz, jak on nachyla się nad tobą, podnosi cię za włosy. Na razie to tyle. I namiętnie całuję. Tak. Wojownik. Zaatakuje Noradminę w szarży. Czekaj, bo mi budzik dzwoni. Czemu o tej godzinie ci budzik dzwoni? Żeby nie zaspała do pracy. Dobra, tabletkę tej godziny, wiesz? Wiesz co, ja spróbuję... To jest nowa runda, przypominam, bo ona się zaczyna od Ostroroga. No dobra. Unikaj. O, Jezus. No nie. Nie unikłaś, a zatem zwierzoczłek, wojownik, obraża 11 w lewe ramię. Co to było? Lewe ramię. Okej. Stoisz? Stoję. Ermanie, co byś chciał powiedzieć panu Ostrorogowi? Ty kurwigno! Ty kurwisy! No, to nie. Krzysząc z bólu, nie mogę się gdzieś tu chować. To trzyma cię za włosy. Kopnij go w mordę! Możesz sobie spróbować rzucić na siłę woli na minus 20, czy po prostu zaciśniesz duchowe zęby z bólu. Sukces! I możesz go gryznąć w rękę, która cię trzyma. Oj, ale go gryźnę. Podstawówka, będziemy się gryźli. No dawaj, gryźli. Gryźli? Nie, strzelali. Spuki zęby niestety nie trafiają. On cię trzyma za włosy, no to jest jednak ciężko. Ogary. Jedna rzecz, tam jeszcze zapomniałeś o tym ziomku tutaj. No dobra, no teraz wojowników. Nie cofnę się teraz przez pół inicjatywy do niego. Ogary. Każdy po ogarze. Trafienie w prawą nogę Tomka. Niech trafia. Zostawię parowanie na tego dużego gnoja. 13. Aha! No, to se trafił. Wyzwa jego macie. Pancerz Eteru, nie? No. Dobrze, że masz. Szkoda, że już się dawno skończył. Faktycznie! Faktycznie! On jest na 6 rundów, ojej, no to dwa obrażenia więcej, no, co ja poradzę. Gryźnięte w Noradminę. Słucham. Unikasz? To jest jakaś nowatura, czy coś? No tak. Tak. Spróbuję przynajmniej. No takie właśnie rzeczy mam przerzut. Ale moment, bo ty rzucaj wcześniej na unik i ci nie wyszło, więc teraz po prostu przyjmujesz obrażenie. Bo... A to... Ale to dobra. Była... Nie, to prawda. No był wojownik w szarży. To prawda. On no ma to powiem, mam jeszcze. Co masz jeszcze? No, myślałam, że to jest nowatura, ty mi powiedziałeś, że to jest nowatura. Tak, wiem, ale nie ogarnąłem, że faktycznie unikałaś tego wojownika w szarży. Przepraszam, ja wprowadziłem cię w błąd. Nie intencje. Ale chwila. W sensie, że nie tracisz punktu szczęścia, bo i tak nie miałaś tego rzucać. Widzę, bo ten dzionek miał 58. Okej, jakby luzik. No to proszę o obrażenia. 10 w nogę. Nie, 10 w ramię. Dobra. Żyjesz? Żyję. Żyjesz? Żyję. Ogar Fulka. Trafienie w głowę. Krytyczne sparowane. Proboszcz! O Panie!
siła woli. A ja zaraz umrę. Siła woli i żeby nie weszła. Nie weszła. Nie weszła, ale trafił cię w lewe ramię. Ty oszczędziłeś parowanie na niego, więc możesz sparować. Ale jak rzuca na minus 20, to nie trafia. Czy to jest na minus 20? Nie, to jest normalnie. To jest normalnie. Dobrze, czyli nie trafił cię. No niech będzie, bo on powinien rzucić to na początku rundy, więc nie trafił cię. Drugi atak. Co to za demon Korna bez dwóch ataków? Nie trafił. Siła woli. Tak się wygnywa demony. Tak się wygnywa demony, Hermanie. Super. Pięknie. Fulko. Czyli ogary też w pizdzie. Nie. Czy nie? Ogary są niezależne od krepuszcza. Dobra, okej. Okay. No ja na luję ogłuszacza, no bo toporka nie mam, więc mi wkurwił. Nope. No w nerwi mnie, no jestem... No... Tomasie? Księga magii, magia powszechna, pancerz eteru. Powiedzmy, że się nie boisz, ponieważ wcześniej ci weszło. Okay. 13, więc pancerz na eteru na kolejne 6 rzut. Słoneczko możesz wywalić. Dobrze. Zapomniałem ci powiedzieć, że na tym... Zrobię porządek już może z ciałami. Pancerz eteru, no i klepnę tego ogala, no. Klepko. Nie. Zwierzo człowiek nie żyje. Już możemy się pozbyć zwierzo ludzi. Nora Mina. No, to powiedz mi, czy ja mogę poświęcić jedną akcję, żeby się pomodlić do niego? Modlitwa nie jest akcją. No wiem, ale chciałabym ja to rzucić. Dlatego dobrze, no to będziesz się modliła najbliższym chyba rzutem w takim razie. W sensie? W sensie rzuć, co będziesz robiła i ten rzut będzie jednocześnie rzutem na modlitwę. Zerwało mi się niestety. Mam rzucić, co będę... Masz rzucić, co będziesz robiła i ten rzut będzie jednocześnie rzutem na modlitwę. Okej, to ja dwa ataki tego... Czy... No w pieska chyba. No to w takim razie siła woli. Ale ja już ich nie boję. Nie, a boisz? Nie, boję się. Boję oczywiście, się. Że się boisz. No to czekaj, rzucaj. Boisz. No to jednak w zwierzę człek. Dobrze, może wreszcie go wykończycie. I też można. Jedenastka go chyba nie... Stoi. Ma oczywiście, że ma parowanie, ale stoi. Tak czy siak, nawet jak dostanie. Nie sparował, ale jak mówiłem, stoi. Trzeba co najmniej dwóch ataków, żeby zabić tego pana. Krwawy drzewiec. Przemieszcza się. Wódz Ostroróg. Widząc, co się tutaj odjebuje i że powoli wyrzynacie jego wojowników, Erman, on odrzuci cię od siebie. Świetnie. I przejdzie sobie tutaj. Wojownicy. Pach, pach. Spluwam za nim tylko. Pach, pach. Trafienie w głowę Nory. No fajnie, fajnie ogólnie. To ja bym chciała spróbować to uniknąć. Dobrze. Fajnie, bardzo mi ogólnie, superącko. 15 w głowę. Słuchaj mnie. Czyżby wreszcie niepokonana wojowniczka padła? Otóż tak. Na minus 9. Na minus 9? Jest. Na minus 9 w głowę na szóstce.
Jest to śmierć przychodzi od razu. Fajnie, suweren. W sensie nawet nie ma jakby czasu zareagować. Po prostu on ten topór wbija ci w czoło, rozłupując czaszkę na pół. Nie, to się nie dzieje, ponieważ wykorzystujemy jego profeta jednego z trzech. Dobrze, to się nie dzieje, ale dostań punkt obłędu. Okej. O właśnie, dostałem punkt obłędu. To dostałeś punkt obłędu, tak. Herman leży i kwiczy. No, spokojnie. Ogar. Znowu ten nadal. A tak, no jeszcze masz rację. To tym razem mogę się cofnąć od razu. Topór w fulka. Pierwszy atak. Drugi atak. Było to zasadne. Dobra. Ogary. Tomek. Trafienie w korpus. Nie trafienie w korpus. Nora. Jesteś na zero, tak czy siak, ale po prostu nadal masz głowę. I fulko. Jak to jest, jak na przykład wchodzi ten Furia Z15, wykorzystujemy PPK, to uznajemy, że on nie trafił, czy że trafił i na zero? Trafił, ale nie giniesz wtedy. W sensie, jesteś na zero, stoisz, możesz walczyć, albo możesz zadeklarować, że padasz i leżysz i nie ryzykujesz dalej. Bo nadal jesteś na zero, nadal możesz brać udział w walce, ale jesteś na zero, więc nadal jesteś teoretycznie nastawiony na kolejne krytyki. Okej, okay. No właśnie, bo nie, u kogoś tak grałem, że jak masz tam PPK, no to unikasz tego ciosu, więc tak jakby on nie wszedł po prostu. No i nie wiem, czy, ale okej, okay, no u ciebie jest to zależy, na zero, no to... u mnie jest na zero. Dobra. W sensie zawsze tak graliśmy i zawsze się te obrażenia dostawało. Okej. Okay. Twoja kolej, fulko. Skończ. Tak, no lubię ogłuszać, bo broń miałem na razie gdzieś obok. Zresztą czekaj, mogę przejść tutaj bezpiecznie i że mnie nie okazyjnie nie zaatakowali, czy nie mogę? Jeżeli bezpiecznie się wycofasz tutaj, to tak. No i chciałbym podnieść ten... Czy masz szybkie wyciągnięcie? Nie mam. To nie. Bezpieczne wycofanie się jest jakby całorundowe. Okej, no to zostawmy, że topór tam był, a ja go lubię ogłuszaczem. No to przejdę sobie po prostu po nim. Wojownik w takim razie unika. Nie unikł był, bigo! I porażkę na 100. Znaczy to było na ogłuszenie. No do, no dobra, no ale tak czy siak musisz coś mu zrobić. Weszło. Na krzepę. O, ja no i na pechy jeszcze. Dobra, ja myślę, wiesz co, ja myślę, że złamałeś mu szczękę i jeszcze chyba róg. Aha, że go za od razu, super. W sensie, mózg wstrząśnięty. Tomas! I nie poczekaj, bo to był pierwszy atak, więc ja przechodzę tutaj po prostu, żeby już następnej móc sobie go zabrać. A, Ogar cię trafia w ramię. Ale to... Poczekaj. No dobra, to nie trafi. Znaczy, nic nie zabrał. To ja jak na przykład mam, bo to teraz technicznie mi chodzi, i jak zaatakowałem, to nie mogę się wycofać bezpiecznie na drugiej akcji, bo to jest podwójne, tak? To jest akcja podwójna. Okej, okay, dobra, no to spoko, no to zostaje tutaj. Zapiszę sobie to kiedyś. Albo otwórz niezbędnik gracza, tam jest to wszystko opisane. Znaczy, spoko, spoko. Tomas! Tego gnoja. Uuuu, dobra. Na 10. Nora. I atakuję, ale przy sobie nie atakuję. Ja ogólnie bym chciała na przykład dwa ataki wyprowadzić z tego, co mnie atakował też. Dobra. Właśnie w lewo. Wojownika, wyprowadzaj. Sparowany. Okej. Okay. Wódz. Niejaki ostrorug. Śmierdziła jego karta, na tutaj jest. Czyli co? Siła woli, siła tak? Siła woli. Czy nie ma jakieś, nie wiem, podporności na magię? Dlaczego ty nie masz podporności na magię, jebany ostrorogu? Nie weszło. Czyli dostaje jeden punkt obrażeń, niwelując wytrzymałość i pancerz? Minus 20 do wszystkiego, tak? Tak jest w tej rundzie.
Dobrze, dobrze. To może być człowiek, który zrobił mu najwięcej po prostu obrażeń. Zdecydowanie. Fulko, szarża z Ostroroga. Rzucaj, spoko. Spudłował lancą. To minus 20 robi taką robotę. Ostatni z wojowników. Pudło. Erman leży i kwiczy. Ja nie mogę nic absolutnie zrobić, tak? Wiesz co? Chuj, rzuć na siłę woli. Zwykłą? Możesz... O nie. Wydaje mi się, że pijesz herbatkę z morem, słuchając koncertu Baglotty. Myślę, że tak. Tysona, co ty tu robisz? Ogier chaosu. Udło w Tomka. Trafienie w prawe ramię Nory. Możesz unikać. Spróbuję. Hołd u ciebie telewizor. Tak, telewizor grafny. I ogier chaosu atakuje Fulka. Sparowany. A zatem Fulko sam. Podnoszę i atakuję tego z Ostrokrzewa. Ostrokrzewa czy ogara chaosu, bo to jest ważne. A to się czymś różni w tym momencie? Znaczy tak, no Ostrokrzewa. Dobrze. Bo nie jest raczej straszny tam na siłę woli, nie muszę chyba, czy muszę? Nie, na Ostroroga nie musisz. Więc atakujesz go, proszę bardzo. O, tyle sam. Nie uniknął. Ale słabo. Szkoda by było podrapać go w kopytko. No miał jakieś takie zaniedbane. Fulciu, jak tak możesz? No poczekaj, rozkręcam się. Pierwszy raz z broni atakuj. Mogę go ogłuszać. Tak, ale nie. Czy ty rzuciłeś, przypominam, dzisiaj 3 razy na odporność pechka? Liczę na 4. Nie, myślę, że wódz Ostrolog jest nieogłuszalny. Było trochę unfair, jakbym go ogłuszył, co? Byłoby bardzo unfair, gdybyś go ogłuszył. I myślę, że wtedy krwawy drzewiec przestałby się ruszać o kratkę. Tak, chciałbym klątwę cię nie rzucić. Dobrze. D10. Na lundę. Okej. Okay. Byłoby szkoda, gdyby do Radbina teraz go zabiła. I nie trafię. No Radmina? O, ja bym chciała 2 ataki. Dobrze. Udło. I trafienie w lewą nogę. I czy on już powinien rzucić na siłę woli, czy nie? Nie, w swojej rundzie. Na początku rundy. Sparował. On zostanie jakimś przechuj golem. Tyle czasu znowu wytrzymać. Prawda? Krwawy drzewiec. Kolejna runda. Ostrorug. Fulko, jak się czujesz? Jeszcze w miarę dobrze. Fantastycznie. Ponieważ ten pan na szybkim wyciągnięciu przezbroi się z lancy z powrotem w żelazo do piętnowania, do drugiej ręki wyjmie tarczę akcją i tym żelazem do piętnowania cię pierdolnie. Na minus 20. No. Jak rzuci siłę woli. U
utrzymuje się klątwa cierni i nie trafia żelazem do piętnowania. Aha, czy jak dziewiątkę rzucisz, a to można, dobra, okej. Okay. Można. Demoniczne żelazo do piętnowania umożliwia takie sztuczki. To tylko niech powiedział, bardziej czy na karcie może to zaznaczyć jakoś, aby... Nie, trzeba o tym pamiętać. Dobrze, wojownik. Siła woli. Myk. Dobrze, siła woli. Tak, no ale i tak musi. Sukces. Pomniej cielnio krzewowi odpisać punktu życia. Tak. Nie dymne obrażenia, jakie będą wchodzić. Mi chwilę. Dwa razy trafił Noran Minę. Wojownik. Nie. No ja to jest runda, więc ja spróbuję uniknąć. Nie. No dawaj. Czyli dwa razy obrażenia od zwierzę człeka. Raz, dwa. I potwierdzam furię Ulryka na 50. 19 z pierwszego i 10 z drugiego. To tak będzie w takim razie, poczekaj. To jest na minie... Te za 10 był w co? Pierwszy był w korpus. Nie, pierwszy był w głowę, a drugi był w korpus. Korpus wszedł ten na furii, a w głowę nie, ten... Nie, odwrotnie. Na furii wszedł w głowę. Okej, dobra. Bo to wygląda w takim razie tak. Daj mi spojrzeć. Bo ten za 10 nie robi mi nic, jeżeli wszedł w korpus. A ten w głowę to jest 19 obrażeń, tylko tutaj pozostaje kwestia krytyka, w sensie za 38 czy za 91 wyrzuciłam bardzo na krytyka. Rzuć po prostu jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. I to jest jaki krytyk? No to w takim razie poczekaj, w głowę. A minus na 16, na 16, nie, na 19. To jest na minus 13. I wyrzuciłaś 9. 18 wyrzuciłaś. 18 wyrzuciłaś. Mhm. To jeszcze nie jest nagła śmierć. Topór. Topór trafia cię z takim impetem, że słyszysz we własnych uszach, jak twoja czaszka chrupie. Rzuć K10. Macie, chłopaki, 9 rund, żeby jej udzielić pomocy. Nie mam jak. Ja wiem, ale może się Erman doczołga. Marku, jednak nie jestem u Bora? Marku, jesteś? Usłyszałeś, nie. Jakby zobaczyłeś u Bora, że do karczmy wchodzi do Radmina. Rzuć na siłę woli, prędko! O! Sukces! Dobra, powiedz mi, czy błogosławieństwo uzdrowienia jest czarem dotykowym? Tak. Masz jeszcze punkt szczęścia? Nie. No tak. No tutaj dwiema rundami, znaczy dojdziesz tutaj rundą i dopiero w następnej rundzie będziesz mógł dotknąć jej, żeby jej pomóc. Super. Mogę tak, żeby nie dostać ataku od tego pana? Tak, spoko. Po prostu spoko. Doczołgujesz się tutaj. A tymczasem... Czy ja nie muszę rzucić na siłę woli? Dlaczego? Rzuciłeś już na siłę woli. A to dobrze, bo mam pewną chorobę psychiczną. A, to musisz. Dobrze. Nora, dobiłbym cię, ale nie wypada. No dobra, uleczę cię. Dobra. Ogar chaosu Fulka.
pudłuje. Ogar w Tomka. Pudłuje. Ogar w drugiego Tomka. Pudłuje. Jest drugi Tomek? Gdzie jest drugi Tomek? Tu. A to jest jeden i ten sam. Wiem. Fulko. Co robił ten jad zielonego skorpiona? Czy masz zdolność, umiejętność ważenie trucizn? Nie. No to wobec ale tego... miałem wyjaśnione, co to robi, w sensie jak tam ktoś mi jakiś sprzedawca wyjaśnił. No, to generalnie jest to trucizna. Wszystkie trucizny działają mniej więcej tak samo. Rzut na odporność gościa, jak nie wejdzie, to jad ma tam, każdy ma swoje różne... No tak, ale to wiesz, no to trzeba to pokryć bronią przed trzeba to pokryć bronią przed walką, to tak, wiesz, to... Okej, okay, czyli nie teraz nie można. Okej, okay. Ja bym chciał wyciągnąć kulkę jak jabłko z bandażem. Dobrze. Chciałbym zakryć ryj i tym walnąć o ziemię. Dobrze. Ale tak wiesz, pod ziemię, nie od siebie, bardziej pod tego ostrego, tak gdzieś tutaj i między niego Ogara. I więc mam nadzieję, że to robi to, co myślę. Rzuć na USy. Jak się rzucam 30 cm od siebie. Zwłaszcza. Nie weszło. Rzuć K8. 7. Słuchaj, chciałeś rzucić gdzieś mniej więcej tutaj pod tego ostrego, tak? Mhm. Czyli to jest cel. 7 to jesteś ty. Więc wypadła ci po prostu z palców ta kula. Uderzyła pod ziemię, rozpękła się, pokrywając teren, cały teren wokół ciebie. Takim gęstym, gryzącym dymem, który utrudnia widzenie. Okej, okay, spoko. Czyli to jest to, co myślałem, kulka, że robię. To jest kulka dymna. To już sobie zmieniam nazwę. I jakie mamy teraz minusy? Bo jak rozumiem, wszyscy mają minusy, tak? Roztaczasz aurę dymu. Jesteś czarodziejem cienia teraz. Jesteś czarodziejem cienia teraz. Fulko, jesteś czarodziejem. Ja stąd znikam. Nie, poważnie. Dopóki jesteście w dymie, no to wszyscy mają minus 20 do walki wręcz. No i spoko. Więc jakby kumulatywne z innymi ewentualnymi minusami. Okej, czyli mam minus 40. To była akcja. I drugą atakuję w niego. Nie. Jedną akcją wyjąłeś kulkę i drugą rzuciłeś kulkę. Aha, okej. No to nic nie robię. Tomas. Czy ja mogę poświęcić źródę, żeby pomóc na nadmienie? Chyba nie. Całą rundę? Tak. No. Widzisz, że ona leży w takich konwulsyjnych drgawkach. Nigdy nie widziałeś ataku padaczki. Przerzucam i wchodzi. Dobra. Rzuć K10. 9. Dobrze. Noranmino, rzuć odporność. Przerzucam. Ostatnim punktem szczęścia chyba. Mhm. A zatem będziesz mogła za dwie rundy dołączyć z powrotem do walki. Mhm. Na 9 uleczona. Mhm. To jest pierwsza runda, krwawy drzewiec, idzie tupta. Wódz Ostrorug. Siła woli. Siła woli. Nie weszło. Jak ja to kocham. Jak ja to kocham. Wiesz, że go to nie zabije. Znaczy to ma, on ma wpis do życia na pewno, a to go po jeden, tak, cyk, cyk. Tak, to go cyka. Dobrze, Fulko. Pierwszy atak Ostroroga. I to jest minus 20 na atak, nie na parowanie, no nie? Czy na wszystko? Na atak na pewno. Na okay, atak na pewno. Moim zdaniem na parowanie też, bo nie widzisz tego ataku, jak nadchodzi. Mhm. No dobra, no to jak na parowanie też, no to nie weszło. 11. Spoko. Drugi atak. Tylko też ma plus 7. Jest tak samo silny jak ty. Trzeci atak. Plus ile, co? No bo ty atakujesz K10 plus 7 też.
I unik też jest na minus 20? Tak. No. Po zawodach. Ej, czyżby Tomas to jest last man standing. Nie, tylko last man standing. Czy stoisz, Tomku? Znaczy, Tomek stoi, ja też stoję. Też tak stoisz? Stoisz po furii Ulryka na 17? Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. Czwarty atak. Jebać nas! Przepraszam bardzo, ale 10 sesji temu Mateusz powiedział, że chce wymagających przeciwników. I jego tu nie ma! No właśnie. 12. Spoko. Dobra. Tam ci leżą Tomas. Show no mercy, czy jakoś tak. Nie, czekaj, bo nie, bo on jemu weszło, tak? Tylko że na jedną rundę. No. Dobra. Trafia cię w lewe ramię. Nie trafia. Ja. Nie trafia. Erman, doczołgałeś się do Naranminy jakoś. Splotę ze. Splociesz se. Ale ona już jest leczona. Jest, tak, już nie drży, ale nadal leży. Więc Erman no nie zdaje sobie sprawy, bo ty stałeś za filarem, Tomas, kiedy jej udzielałeś pomocy. Splotłeś. Nie masz wianka z ostrokrzewem. Na pewno nie mam wianka z ostrokrzewem. Ale tam stoi taki ostrokrzew przecież. Przekonany, że nie masz wianka. Jak rzucę na niego klątwę cierni i na szybko uplecie z tego wianek, to będzie miał. Nie, bo to są ciernie, które wbijają się w piętę. Powinienem dostać stygmat jakiś na leczeniu, nie? Dawaj. Rzuciłem, czekam. Sukces! Naranmino, wstajesz. Mor wyciągnął kucie twą dłoń. Stanęłaś w progu, wypierdalaj. Stanęłaś, nadal jesteś uzbrojona. Erman leży u twych stóp, dysząc ciężko. Palam od razu. Ogar. W Tomasa. Pudło. Drugi. W norę. Masz 10 punktów żywotności na Armino. I dostajesz trafienie w prawe ramię. Dobra. I ogar przy fulku. Na minus 20 powinno być, ale i tak weszło. Dobra, że. 5. No to skrobię cię pazurami. Wiecie na co to czas? Na Deus Ex Machina. Na zabójcę! Na Deus Ex Machina, kurwa. Waladinie. Ach, dzisiaj sesja walczy. Waladinie, goddammit. On go musi mieć na hita, nie? To dwa, czyż on ma bonusy do większych przeciwników na pewno? Okej. Okay. Fulko. Pierwszy. No. W kogo atakujesz? I drugi. Nieważne. Ostrocz. Nieważne w rzeczywistości. Dobrze, Tomku. Czekaj, bo ja tak przeczesuję teraz, kurwa. A, to chyba nikomu nic nie robi, ale chciałem w tego. W kogo? W tego zwierzę człowieka. No, to mu chyba nic nie zrobi. Powiem tak. To jest w łepek, więc nie. Jesteś pewien, że nie w ogara chaosu? Myślę, że tak. Jesteś pewien, że nie w ogara chaosu? Myślę, że jestem pewien, że w ogara, to jednak. To ja podkręciłem tą strzałkę. Podkręciłeś strzałkę, tak? Tak. Dobrze.
ten ogar zostaje kropka. Ja pierdolę! Cioli. Pomniejsza manifestacja chaosu. Kasto. Nie, rzuć to z template'ki, to nie będę musiał sprawdzać, dawaj. Jezu, księga magii. To jest przekleństwo Cinch'a, nie? Tak. Cinch Scars. Rozszerzona pomniejsza. Manifestacja chaosu. Submit. No! Prowadź mnie! Rozszerzona... Poważna. I teraz mówią koledzy na mnie, łysy burzyn. O Jezu, Tomas. O, dobra, Waladin. O Boże. Co to za kurzawa? Grimnirze! Grzebiec! Grimnirze! I zajebiście wielki koń! Grimnirze! Czy on musi się wpierdalać? Tutaj nie może stanąć dużych minusów? O, to jest zabójca, on to ma w dupie. Atakuje pierwszego najbliższego. 12. Pierwszy najbliższy. Gdzie, gówno? Zrobił to, co ty powinieneś zrobić 3 rundy temu. Jakbyś nie pozwolił rzucać na ogłuszenie, to bym się już dawno pozbył ostrego, ale to nie moja wina. Nie pozbyłbyś się go. Noran mina. Dobrze, siła woli. Możesz na plus 20, 10 za jesteś odważna i 10 za to, że byłaś po drugiej stronie. Nope. Krwawy drzewiec. To co, ja nie mogę nic zrobić? Znaczy nie możesz na pewno zaatakować ogara, możesz zrobić coś innego. Ermana bym chciała poskładać. Ermana byś chciała poskładać, proszę bardzo. Leczongo Ermana. Żartowałam sobie. Nie chciałabym. Ale jest aura Tomasa na około, jego włosy obmywają tą twarz, dając ci plus 10 do leczenia. Nie. Nie, stary. A i kurz powoli opada. Wódz Ostrorug. Żelazem do piętnowania. Pierwszy atak. Pudło. Drugi atak. Siła woli. No tak, siła woli, ten miałem. I tak rzucam. I tak, obydwa nie pochodzą. Aha, ten kuszuszka nie ma go, tak? Dobra. Nie ma, opadł. Dobra. Ale nie weszła mu siła woli, więc zostaje obrażonko. No, można powiedzieć, że 1/3 życia za nim. O, to nie tak się... BPP, wódz Ostrorug, dwa ataki już spudłował. Z żelazem do piętnowania. Trzeci atak, trafienie w lewe ramię. Valanduina. Nie, Valadina. Valanduin to był kto inny. Unik! Nie unikł! Czyż on mógł krzesełkiem parować? Ale unikł był w pierwszej kolejności. Jeszcze się okaże, że tutaj polegnie chwalebną śmiercią zabójca troli Valadin. Tak. 13. Przejdź już sobie nie na guzik się daj, bo słyszymy jakieś trudne sprawy. Poza tym nie mógł krzesełkiem parować, bo zaatakował z dwuręcznym młotem. I czwarty atak wodza. Prawe ramię. 9. Również Valadina. Paladin już na połowie chyba. Tak. Ostateczny wojownik zwierzoczłek. Zabija. Topór. Trafia w korpus Tomasa. Trafia. Dwanaście. Minus 3. Rzuć. 98.
Dobrze, to jest takie. Nic. Mnie raz krytyk na minus 3 zabił, więc. To już nie bywa. Teraz wpadłeś w ognisko. No. Oszałamia cię to na chwilę i możesz wykonać tylko jedną akcję w najbliższej rundzie. Dobrze. I zwierzoczłek, wojownik, drugi atak wykonuje. I trafia cię w prawe ramię. Furia no, ulega. Siedemnaście. Minus 6 to jest minus 11. Kasto. 99. W ramię, tak? No to wychodzi. Miażdży ci nadgarstek. Którą tam całą rękę ci prawą. Miażdży ci prawy nadgarstek. Ciosem topora. Rzuć na siłę woli minus 20. Wchodzi. Boli cię, ale zaciskasz zęby. No jesteś makiem życia. Gałęzie się przycina.
Dwa razy, na plus 10, tak? Tak, bo masz przewagę dzięki zabójcy troli. Dobrze, wódz Ostroruk unika. I on tam ma minus 20, tak? Tak. I siła woli może być. Nie, no rzucił wcześniej, rzucę wcześniej, bo nie wiesz. Krytycznie chuj, uniknął. No i się nastawił na cios drugi. Pokaż. Paruje? Nie, nie, czym? Aha, 11. Zawiesz go w lewe ramię. Mhm. W lewe kopytko. Skrobiesz. Znaczy robi, no bo teraz będzie ten krasć, który ma dwuręczne i ma kilka ataków, więc on nie, panie, nie paruje ani nie unika. Tomas, jednoręki. Jednoręki to... Jednoręki łysy! Jednoręki co, łysy. Sukces nie... zaklęcia. Ale, ale to, to leci w niego. Dobra. Fulko, ostatnie co robię, to ci pomagam. Tomas zawsze miał bardziej na... sercu życie swoich towarzyszy niż swoje. Tak, słuchaj, on opuszcza, upuszcza to żelazo do piętnowania, upuszcza wszystko, co ma, więc Waladin jest no, generalnie w najlepszej możliwej sytuacji. Złota. Pierwszy atak. Drugi atak. Trzeci atak. I pierwszy, jeden wszedł. Obrażenia. 9. Mało. Nora! Ja bym chciała jedną akcją wejść na ten, na to, to gdzie tam są bronie, mhm. A drugą akcją uderzyć tego zwierzę człowieka. No dobra, no traktuję to jako szarżę. Pokaż. Dobra, obrażenia. I wreszcie padł ten chuj! Nareszcie po długich i ciężkich walkach. Krwawy drzewiec. Tupta. Wódz Ostrorug. Nie mając specjalnego wyboru, rzuca na siłę woli. No? Dostaje kolejne obrażonko. I rogami bodzie. No co? Dwa w krasia, jeden w fulka. Na pechu. Myślę, że zniszczy twoją tarczę. Osiem. Zniszczył twoją tarczę na pewno. Okej, okay, chyba mogę powiedzieć tak. Okej. Okay. I dwa w krasia. Na pewno on będzie jednym swoim płynnym ruchem unikał. Unikł był, więc tylko jeden. Ja pierdolę. No tak. Jedyna szansa tej drużyny! 16. Waladinie, Waladinie, zabójco Pigoda, czemuś mnie opuścił? Jebany, leży. Zdech! Rzuć mu ktoś krytyka. Ja rzucę. 44. To było w korpus. Słuchajcie, on nadziewa go tak na te rogi, podrzuca. Nora czy Fulko, widzicie, że on leci tak majestatycznym po prostu ruchem z dwoma dziurami w brzuchu. A po drodze zostawia taki żółty ślad sików. Tęcza. A kiedy pada, to żyga. Jak to? No. Krasnolud? Tak. Mhm. Erman.
Zabójca Bigoda. Erman! Erman! Ostatni kapłan Mora. Tak, z jednym HP. Biega i szarżuje. Czy mam na plus 20? Tak. Za pulko. Co z tego? Jak i tak podłuj. Dobrze. Ogar będzie się nad nim pastwił. Możecie sobie po okazyjnym zadać Tomasie i Noradmino. Z pięści? Bo kostur trzymam teraz w jednej ręce, w lewej można powiedzieć, więc... No to kosturem na minus 20. Nie. Tam gdzieś ten siadł obrażeń, zabijam. Dobrze. I jak ten ogar nie trafi, to będzie wracał do domeny chaosu. Podobne! Suko! Do budy! Myślę, że automatycznie wraca do domeny chaosu. Świetnie. O to nam chodziło. Fulko! Pytanie zasadne. Czy jak wyciągnę sztylet, mogę nim go używać jako parującego, czy to jest lekkie przegięcie, żeby parować sztyletem tego ostrego? Możesz. Według zasad możesz to robić. No właśnie, według zasad, a według logiki. Ale no dobra. No według zasad możesz. W sensie, wiesz, gdybyśmy mieli iść za logiką, to wy tutaj byście srali pod siebie na widok drzewca, który idzie przez ten pokój. No to wiadomo. Dobra, czyli na plus 10 weszło. Dobra, on próbuje uniku. Na minus 20. Wiesz co, dodałem mu po prostu stały modyfikator, więc nie uniknął. 13. W lewe ramię. No, skrobiesz. Można powiedzieć, że pół życia za nim. Już wcześniej miał mieć pół życia. Nie, wcześniej miał 1/3. Tomas. Jedno ręki. Kiedy wracam? W drzewca, kurwa, prawie nie wchodzi. Ale chcesz na drzewca rzucić klątwę cierni. No i co? To jest fantazy! To nie jest tak, że on powinien być odporny na takie sztuczki? No właśnie, ciekawe. Wiesz co, wyobrażałem sobie raczej, że spróbujesz użyć specjalnej zdolności dzidy z żołędziami, no. Ja bym chciał! Ale ja mam jedną rękę. Kurwa. Znaczy... A to na pewno na niego nie zadziała. Dlaczego nie? Znaczy... Jest drzewcem. Znaczy klątwa cierni. No jestem przekonany, że nie zadziała. Dobrze, to uznajmy, że tego nie było, czy po prostu rzucam, ale nie działa? Uznajmy, że tego nie było i możesz zaszarżować z włócznią. Bo to jest chyba wasza jedyna szansa w tym momencie. Tak. Ale ja będę szarżował na minus 20. Na minus 10 będziesz szarżował. No właśnie. Ja sobie uleczę rękę krwią ziemi, tak? Tak. Jak znajdziesz jakąś ziemię. Aha! Ale przecież tu jest. No tak. Czyli... Ale tu tam jest. Czyli raczej tutaj i krew ziemi zamiast szarży to... No tak, to tam i jedną akcją krew ziemi wtedy. No. Bo czas rzucania to jest od 1 do 10 akcji. Tak. Więc... Czyli... Odzyskuję na razie jednego HP-ka. Mhm. Czy odzyskuję sprawność więcej? Tak, niech będzie. Czyli sprawność w ręce. Odzyskujesz sprawność w ręce. Czujesz, jak krew ziemi krąży w twoich żyłach. Dobrze. Valadin. Niech on zarzuci na odporność, kurwa. Bo... Dobra, jest w stanie wstać. Co prawda dziura w woreczku żółciowym. Ale dobywa tego kilofa z krwi smoka. I wraca do zabawy. Hehe, tak się dobrze nie bawiłem od czasu nigdy. Właśnie przypomniała mi się rozmowa z krasnoludami. Tego gnoja chyba nic nie zabije. A jednak. Jeszcze nie umarł. Trafienie w głowę. I on już unikał. Czym? Valadinie, kurwa, zróbże tu porządek, bo jak nie, to jesteśmy zgubieni! No chuj.
Zabójca! Trzy siły? O co tu chodzi? Zabójca smoka! Rozumiecie to? Zabójca smoka! Czy on ma trzy siły? Wiesz co, obniżyła mu się po ranie w brzuch. Aha, dobra, okej. Okay. Byłoby zbyt pięknie, gdyby rana w brzuch no nie zrobiła na nim wrażenia. Nora. Może to spoko. No ja powiem tak. Ja szarżę bym chciała. Dobra. Cyk. Na... Wydaje mi się, że już zasadnym jest na plus 30 atakować. Obrażenia. Tego nie ma, tego nie ma. Tego nie ma, to jest. Dobrze! Stoi! Drzewie stópka. Wódz! Każdy dostanie po ataku. Jej! Jej! Od góry! O! Rozdrowany go przerzuci? Waladin! Ja czuję, że on umrze na dzisiejszej sesji. Tak, jest to prawdopodobne. Jaki fulko będzie miał dopływ wtedy? Kilof? Kilof. No najpierw przeżyjmy to. Chuj z toporem z kilofem. O, przeszedł. W Norę pudłuje, Vermana pudłuje i w fulka pudłuje. Dobrze, kurwiu. Erman, na plus 30 atakujesz. Dobrze, dobrze. I ja wyciągam kulkę i tam kulko. Opluwał, już mnie za włosy targał. Mojego, poczekaj, bo może on może czekaj, unika. Czekaj, ma unik, bo nowa runda. Niech unika, to z reszty się... Nie, czekaj, bo nie rzucił na siłę woli. No właśnie. Nie weszło. Jedno obrażenie. Jedno obrażenie. Nie uniknął. Ale ja nie wiem. Wypływać mnie z błędu Malcin, ale czy ja mu najwięcej obrażeń tym nie zadałem? Zadałeś. Cicho. Zadałeś. Ale tylko dlatego, że to jeden obrażeń ignoruje pancerz i wytrzymałeś, bo inaczej by było no kurwa miękko. Erman ma dwa czy jeden? Tak. Erman ma jeden, błagam, please. Jeden, proszę. Dobra. Jestem na kapłanie. Kapłan. To teraz jego na plus 30. 102%. 8. No, ty się skurwa taki 102%. I 10. O. Dobrze, stoi. Czekaj, bo pojawiło się słowo stoi, więc jest blisko. Tomas? I coś mu zabrało. Teraz pytanie, czy mogę kontynuować krew ziemi, czy... Możesz kontynuować krew ziemi. To kontynuuję krew ziemi dwoma akcjami. Dobrze. Czyli zyskuję 2 punkty życia. I na tym kończy się twoja runda. Jest? Waladin. Dwa drzewie. Waladin? Nie, drzewiec jest po Naradminie. Ja powiem, że... Dobry, fajnie, on ma na kratkę, my będziemy go z łuków nawalali. Tak, Waladin będzie go z łuków nawalał i Nolaminna. Ja myślę, że on przestanie wtedy kratkę chodzić. Trafienie w korpus. Trafienie w prawe ramię. Trafienie w korpus. No i niech nie będzie 5-5. O, i super. Dwie furie Ulryka. Pierwsza. Zabójca, o którego walczyli. 20 i druga. 15. I to jest zabójca, który kończy ten temat. No i zajebiście. Noran Mina. To bym chciała w takim razie w drzewce zaszarżować. W drzewce byś chciała zaszarżować, tak? No. Poczekaj! No to mówię, trzeba było biec, a nie... Dobrze. No, jakby trzeba było się tym wcześniej zająć, teraz to ja mam zobaczyć. Zabiją go, zanim go wyssiesz. Nie będzie, jak żołędzi. Pudło. Ale czekaj! To szarża była, to weszło. To liczone masz plus 10. Co? Tak na końcu masz w tym rzucie tam plus 10. Masz to liczone plus 10. Dobra, to fajnie, to nie weszło. Okej.
Zatem krwawy drzewiec uderza pięścią. Pudłuje. Drugi atak. Trafia cię w prawe ramię, Noranmino. No bo ja uniknę. Dobrze. I rzuć na zręczność. O kurwa. Tobie weszło lepiej niż jemu w krzepę, bo on chciał cię tak odepchnąć sobie z drogi. No okej. Okay. Więc po prostu przeturlałaś się pod, jakby nie uniknęłaś tego ciosu, ale nie złożyłaś się pod nim. Tak go przyjęłaś po prostu na to dwuręczne toto i nadal za, nadal blokujesz mu drogę. Mhm. Wódz Ostroruk nie żyje. Erman. Okej, okay, on nie żyje, no to dobiegam do Noranminy. Mhm. W szarży. Na plus 10, nie? Nawet na plus 20. Może być i plus 20. Zębami? Myślałem, że zębami. Szabla Kislewska, proszę bardzo, obrażenia. Dziewięć. Piu. Piu. Fulko. To nie jest. Mam pytanie. On opuścił wszystkie swoje rzeczy. Tak. Ten jego tam, ten przypalacz jest gdzieś obok, no nie? Tak. Chciałbym krzyknąć do tego tam zabójcy tego typa. No. Żeby wziął ten przypalacz, żeby wziął to coś, bo nim wcześniej atakował tego drzewca. Ja tego nie podniosę, bo to jest jakieś tam znaki dziwne na końcu, więc ja tego nie podniosę. I... Czyli chcesz, żeby to w razie czego zabójca troli był potępiony, a nie ty. Zdecydowanie. Ale zabójcy już tak są potępieni. No, ja zdecydowanie tego nie chcę podnieść, a wiem, że to będzie najlepszą bronią na niego. Nie masz, najlepszą bronią jest kill of smoka. Czy on dodatkowo coś jeszcze upuścił, ten typek? Lance, parę toporków do rzucania. To biorę ile toporków się da i bym chciał toporkami zacząć rzucać w tego drzewca. Żeby na niego nie podchodzi, bo po co? Okej. USy na minus 30. Okej. A ile tych toporków jest? 3. Proszę, czyli tak, czyli jedno poświęcam na zebranie i rzucam na minus 30 i nie chcę wiadomo swoich traf. Nope. Ty też pełnej zbroi. A masz toporykiem, a masz? Tomasie. Biegnę. No nawet do szarży... Na 16 nie zaszarżuję. No jak to nie? Zaszarżuję? A ile masz szybkości? 4. No to idealnie. Aha, no to, ja, bo to, jest, to są kwiatki niemetry. Przepraszam. No. Na to zero. Jest, na zero dzida. Jak na zero? No bo... Czyż mam rękę sprawną? A, już masz rękę sprawną, to na plus 20 dzida. Kurwa! Przeżył. Nie ma z czego. Nie mam czym. Przerzucałem Noranminę, leczenie Noranminy. Nie rzucasz, bo prosto lodam. No właśnie. Valadin Baltoxon. Ale można rzucać, chyba że się nie powie elfowi. Ani słowem. Pierwsza krew ziemi. Noranmina. A, tak. Mhm. I u niego nie ma różnicy ten topór Akilow, takie same obrażenia, w tym sensie plus jeden. Tak. Mam pytanie, czy przewaga liczebna, czy on jest za duży na takie... Jak najbardziej przewaga liczebna, spoko. Pełna przewaga na plus 30. Poszedłem, co chciałabym dobrać. Jeden.
I jeden atak. Za 15. A nie za 14? Tak, sorry, jestem zjebana. Ale bez takich. Dobrze. Matematyka moja pasja. Nie, jesteśmy chamscy dla siebie nawzajem, nie dla samych siebie. To się nie liczy. Jak to niemożliwe. Trzeci. Czwarty. Każdy dostał po ataku. Wspaniało. Rzućcie sobie wszyscy na zręczność, chciałem powiedzieć. Aha, jeżeli nie udało ci się sparować, to rzuć na zręczność. Tak! Erman, tracisz tarczę Noradminy. Ale jak tracę? No, zostaje ona złamana. Och! Oj, wybacz. Aj, karamba, zręczność też mi nie weszła. Dobrze, to poczekajcie, jeszcze spróbuję Waladin tego uniknąć. Nie unikł, był i jego zręczność. Nie jest jakaś szczególna, ale udało mu się. I krwawy drzewiec rzuca siłę, ona jest przeciwstawna w stosunku do was wszystkich, żeby nie mnożyć rzutów. Chyba was tylko smyra. Znaczy, kojarzycie taki stary film Imperium kontratakuje? A to ten Star Trek, tak? Tak, to te Star Treki, tak. Dobra. Chodzi mi o to, że po prostu tak wiecie, obiegacie go tam po łydach go trochę i on upadnie na tym pechu. Czy ktoś ma linę? Erman, jedziesz go na plus 30. Widziałem taki stary film kiedyś. Dobrze, 30. Nie mam broni w drugiej ręce, więc źle, ale moje rzuty teraz są paskudne. Kulko. A drugą akcją? Mogę... Ja chcę spleść drugą akcję. Dobra, splatasz drugą akcję. Zawsze się przyda. Albo nie, ja się nastawię na... Okej, Fulko. Żeby mieć no ja bym chciał zaszarżować tam. Pokaż. Tylko... Te toporki miałem rzucane na zwykły i czy mogę szarżować? Toporek, ten do rzutu możesz go użyć jako broni jednoręcznej, wtedy będzie normalnie zadawał obrażenia z twoją siłą. Aha, bo jak zmienię na ten mój, to nie mogę zaszarżować teraz tak, i zaatakować. Tak, bo nie masz szybkiego wyciągnięcia. Dobra, no to szarżuję z tym i najwyżej w następnej zmienię i tyle. Najwyżej. Pokaż. Na plus 30 dobra. Szarża. Weszło. Obrażenia. O, 16, no bo minus 1. Tak. Na 102. I za 6, za 7, sorry, no bo to się nie zgadza. 23. To 23 na tych krytykach dosyć często jest u nas. Na tych fujach. 23, tak. Widzicie to? To jest topór, ty się ścina drzewa. Tomasz, pokaż, że się z drzewo ścina włócznią. Dobrze. Teraz K20. 10. Dobrze, czyli 10 żołędzi ci rośnie. Tak jest. One rosną natychmiast. I on permanentnie, nie wiem, czy tyle życia traci, Permanentnie traci tyle żywotności z maksa. I jeszcze wchodzą obrażenia. Czyli... O kurwa. To jest jakby... Ten kostur żołędzi to jest broń na drzewce właśnie. Dobra. Waladin. 10 żołędzi. Masz jeszcze 2 takie na zewnątrz. No. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Eman, ja myślę, że na zewnątrz już nikogo nie ma po przejściu. O, też w sumie rację. Zaraz tego... Tutaj nie będzie... Skubanie. Chciałbym, że to drzewiec rzucę, mówię, kurwa, patrzcie. Autentycznie. Dobrze, czyli 22 i 15. No to jest duży drzew. 22,
Duży zabójca dużych smoków. I duży chłopak z kijem, bo kurwa nie zabiera im tego. Idealnie. Noran Mina. Szaleńczo do obrażeń. Szaleńczo do obrażeń. Spoko, już kończymy. Potwierdź na 88. Słuchajcie, ten drzewiec jest taki pochylony na tych łapkach. Noranmina, podbiegasz pod niego, wbijasz ten miecz w jego podgardle, przekręcasz, ściągasz wysiłkiem sił po prostu głowę z ramion tego drzewca, on pada. A ciało jego niemal natychmiast staje w płomieniach. Odskakuję od razu. Ja odskakuję i chciałbym jak najszybciej pobiec do Tysonama. Mimo, że nie mam leczenia, to chciałbym tam pobiec. Dobra. Słuchajcie. Na zewnątrz wybucha. Słyszycie wybuch paniki. Widzieliście, kiedy was niesiono, że tam poza tym kurhanem jest obóz zwierzoludzi. Słyszycie wybuch paniki, krzyki, jęki, dziwne wołania, dziwne okrzyki. Kiedy któryś z was tam, ja rozumiem, że Tysonam i w ogóle, ale kiedy wyglądasz przez okienko za Tysonamem, to widzisz manifestujące się Fulko i wy jakby Thomas i Herman czujecie ucisk magii. Noranmina nie czuje, ale ty pewnie widzisz przez światło drzwi. Widzicie manifestujące się w powietrzu czerwone demony, chochliki, które po prostu zaczynają tych zwierzoludzi dość mocno klepać. Zwierzoludzie stawiają im opór, demony wracają do swoich domen chaosu, w zasadzie pod wpływem tych ciosów też z pewną siłą, ale zwierzoludzie też są dziesiątkowani, uciekają ostatecznie przed tym. Taka jest kara za zawiedzenie Korna. O, ja bym miał prośbę. Mhm. Czy mogę tutaj Tysonama patrzeć, co z nim jest? Chcę wrócić do Nory. Poprosić o moje dwuręczne toto. I odjebać temu ostrokrzewami łeb. W sensie odciąć go, żeby móc zanieść go do Odo. Dobrze. Chodź, teraz musimy pomóc Tysonamowi. Daj mi. Sekundę! Ja to tak biorę w sensie, żeby pomóc mu iść, jakby. Ręka w drzazgach, dwa krytyki i to duże. No. To was ledwo stoi, umówmy się. Dobrze. Słuchajcie, ty jest już po walce. Należy to powiedzieć. Wpuścimy może jakąś spokojniejszą muzyczkę z tej okazji. O. Ja bym chciał podejść tutaj, pozbierać ekwipunek, porozdawać każdemu. Taki sarkofag do góry. Łuk twój, topór twój, tutaj twoje, proszę. Tak, nie. Jakby wraca wam to wasze wyposażenie normalnie. Ostroroga, no czy tam zwierzoludzi, oczywiście jakaś zwierzoludzka broń. W zasadzie prawdziwą broń miał tylko ostroróg i może jeszcze wojownicy. Jakąś taką faktycznie niosącą większe zniszczenie. Wódz Ostroruk był uzbrojony zgodnie z jego kartą postaci w lance, tarczę, topór, rogi, topór dwuręczny i żelazo do piętnowania. To jeżeli możesz, tam potem to rozdzielimy jakoś wszystko oprócz tego do piętnowania, żeby... Żelazo do piętnowania jest niewątpliwie. Thomas i Herman, nie musicie nawet rzucać na wykrycie magii, żeby wiedzieć, że jest to demoniczny przedmiot. Jak Silga. To ze znakiem Koryna na czole, tak? Jest dokładnie tak samo jak Silga. A wyczuwam gdzieś Silgę przy okazji? Ja właśnie? Bo mówię, że Silgi tutaj nie ma. Raczej wyciągając kostur zauważyłem, że otóż nie ma magicznego... Otóż nie ma. Dobra, myślę, że ledwo wstaję i podchodzę gdzieś między towarzyszy i... Czy... Podejdźcie. Ktoś widział miecz na ramieniu?
Co się stało? Spróbuję was trochę poskładać. Kto tu co potrzebuje? Wszyscy są obici, nieważne. Ja tak jak mówiłem, odrąbuję łeb na razie, więc tam zaraz podejdę, ale póki co to... Tak, tak, spoko, odrąbujesz głowę. I do krasnoluda. Czy mogę? No. To cię leczę. No super. Na krytyku. Za 8. No. Chodzę do... Dodaj sobie plus 10 ze siostry kamień. Siostro kamień. Dobra. Mam 4. Coś tam sobie oleczacie. Cztery hapsy, dobrze. Fulko 5. Podchodzę do Waladina. No ja też. Fulko 5. Ale chciałem podejść do niego i dzięki za leczenie. Potrzebujesz pomocy? Mi już nie masz na pomóc. Ale ty nam... Ale to... Dziurę w brzuchu ci... To pępek. No ale z reguły jest jeden, nie trzy. Pierdolenie. Nie pierdolij tutaj. Tylko daj sobie pomóc. Wiem, że pacjent jak ty chcą zrobić, to umrze. Ale przy mnie za szybko tego nie dojdzie. A co tam ty wiesz, w nogach śpisz, łysy? Zarzuca sobie ten swój kilof, zbiera młot, który gdzieś tam porzucił i wychodzi z kuchanu. Znaczy ja bym chciał podbiec do niego jeszcze, jak to zbierał ten młot. No, podbiegasz? Tak i... I? Mi daje? Proszę pić na mój koszt, przynajmniej. I daj mu 5 piramidek. Każda warta 5 zł, za to można pić. A co? Dzięki. Dodatkowo coś. Będę pił. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. W lepszych okolicznościach. Dobra. No niech idzie. Co to, wygraliśmy? Personowi możesz dopisać 3 punkty. Wygraliśmy? Czy mogę już opowiadać, że wygrałem? Ja, wiesz co, jak ja udzielam wszystkim pomocy, udzielam jej sobie. Ja widzę teraz Tysona jako jaskier taki właśnie. I chcę sobie usiąść pod tutaj, pod tym stepem i sobie kurwa odpocząć. Ledwo żyję. Mhm. Ja bym chyba chciała się pojeżdżać ze Sirgą w tym miejscu. Zabierz ją mniej więcej tutaj, gdzie rosło drzewo. Ostrze jest złamane na pół. No tak, benzincza. Trudno, zbieram resztki, przykuję je. To ma się? Kiedy zbierasz resztki, nie czujesz już tego niewyjaśnionego zimna, które wcześniej biło od ostrza. Może tym razem nie będzie ono ze skazą bogów chaosu, a z twojej własnej magii. Słyszę, Tomasie, pamiętaj, kocham cię i nie patrz w lustro w najbliższym czasie i odchodzę. Pamiętaj, Marina woli włochatych. Ej, wiesz, tak chwytam się za głowę. Cześć, co jest do jasnej Tomas, lepiej być łysym niż siwym. Pamiętajcie, że nie wolno ufać łysym, gdyż kiedyś mogli być ludzi. Haha, ludzi tak wiadomo, wampiry. Tak. Dobrze. O, fantastycznie. Słuchajcie. Dobra, zbieramy się. Zbieracie się. Przed wami... Ja sobie jeszcze posiedzę chwilkę. Nie no, oczywiście, no wiesz, wóz was też jest do odzyskania, oczywiście. Mimo, że zwierzę ludzie was opadli, no to wasz wóz gdzieś tam na drodze porzucą, a ponieważ nadal macie turbo, no to macie co do tego wozu zaprząc. Przepraszam, chciałabym tylko zapytać, czy którakolwiek z tych broni zwierzę ludzi nadaje się do wzięcia. Tak. Jakie broni jednoręczne. Co?
potem ten. Większość, nie... większość ekwipunku Ostroroga jest normalnej jakości. Oczywiście z szlachetnym wyłączeniem żelaza do piętnowania, które jest najlepszej jakości, ale on ma całkiem znośny topór, którego możesz używać jako broni jednoręcznej. Biorę tarczę od niego. No i się zbieramy. Tak. W sensie potem do ciebie napiszę, żebyś tam wypisał, co tam jest ewentualnie, no nie? Ale to potem po sesji, no bo teraz... Jasne. No Renno, wybacz za zniszczenie twojej tarczy. A, zniszczyłeś mi tarczę. Znaczy, w sumie nie ja, tylko ten drzewiec. Chodzi na to, że żadne nie ma broni. No Renno, sądzę, że... niż dotychczas władałaś. Ja bym chciał Tysona, który myślę, że jest jeszcze lekko oszołomiony, dać włożyć na pływo i wiesz. No, jedziemy. Znaczy pakujecie się na wózek, do wózka zaprzęgacie turbo, bo trochę nie macie wyboru. A koni nie ma tam żadnych? Jakie konie? Zjedli wam konie. Aha, to słabo. Centigo był, ale odcięłeś po głowę. Ale ten, no... Zabrzęk z Centigora! Nie no, Centigora przyczepiam do turbo jak Wiedźmin do płotki, do Rafała. Dobra. Zwierzę ludzie wszyscy martwi? Wiesz co, zbiegli, tak, zbiegli. Kiedy zmarł Ostroruk, kiedy zdech Ostroruk, to po prostu demony zaczęły się spawnować przed Kurhanem i mścić się za porażkę w oczach Korna. Ja bym chciał zrobić, jeśli możemy, bo tutaj już szybko wyszliśmy do tego, ale ja przed wyjściem chciałbym przyklęknąć nad ciałem tego drzewca spalonego, rozumiem, że tam już tylko popiół został. Tak. I pomodlić się do Tala, przepraszając go, że dopuściłem do śmierci takiej postaci. Ja się na tej sesji modliłem, więc raczej to nie będzie to, ale fabularnie. Tak, spoko. Bez najmniejszego problemu. Będzie ci to pamiętane. No oczywiście zdajecie sobie sprawę, bo nie jednego takiego już widzieliście napiętnowanego drzewca symbolem Korna, że w tych lasach czają się jeszcze podobne istoty, które jeszcze będziecie mogli spotkać, albo które najadą kiedyś okoliczną ludność. Chyba, że Zielonocedr rzuci sobie na odwagę i coś z tym zrobi. No, że Zielonocedy pierwsze musi znaleźć króliczka. Tak, bez króliczka ani rusz. Ale ten króliczek, ja już wiem, gdzie jest. W sensie, już wiem, gdzie jest ten króliczek, więc spoko. Tak naprawdę, tylko robił tak wybranym chaosu i on wszystko było... Tak. I jeżeli jeszcze można się cofnąć, jeżeli ja widzę właśnie, że Tomasz się modli, chciałem podejść i go zapytać, co robi, jak mi mówi, to się dołączy. I skoro to był, no delikatnie mówiąc, splugawiony, to też proponuję naszemu kapłanowi, żeby jakoś to... Znaczy, no, no nie, no, na swoją rację, wiedzę. Racja, splugawione. No swoje tak, jakieś tam... A i tego szkieleta, który tam było, te żebro? Mhm. No bo chwilę, w sensie tyle rzeczy, no bo chwilę odpoczywamy, no nie? No bo każdy poważnie ranny. No. To żeby tam te żebro, żeby tego ogarnąć. Mhm. Spoko. No Erman robi w takim razie swoje, wy robicie swoje, odpoczywacie, leczycie się, a potem pakujecie się na wóz i wyruszacie w dalszą drogę ku dalszym przygodom. Właśnie moja propozycja do reszty graczy, żeby to była dalej przygoda z Odo, żeby pokazać mu, że to zagrożenie jest, a jak nie z Odo, to przynajmniej elfko. Mieliśmy zadanie... Prędzej wolałbym to pokazać elfce, że nie ma już się o co martwić, gdyż Odo ma na to tak wywalone, jak na ludzi, którymi włada. Jesteście tacy po prostu... Znaczy, nie no, to jest... Przejedziemy, zobaczymy co powie. No przeprosimy go za zachowanie, bo jakby nie było, no trochę przegięliśmy. Tak, okay. Tak, głównie ja, to wiadomo. Ale no... A skoro mowa o tym, to możemy to jeszcze zrobić, słuchajcie. Bo kiedy zmierzacie trochę naokoło, omijając mąszę Valerin, do tej kryjówki, którą wcześniej zajmowała Cyrana, wy wiecie, gdzie to się znajduje, no bo już tutaj byliście dwa razy, teraz jedziecie trzeci raz. Kryjówkę znajdujecie opustoszałą.
I nie ma tam żadnych wiadomości? Nie. Mówiła, że raczej już w tym miejscu się nie spotkamy. Musiała wyruszyć wcześniej. Ale jest gdzie zawsze nadzieja. Może zawsze jest nadzieja, że ktoś obserwuje tę kryjówkę i może doniesie jej o tym, że znowu się tu pojawiliśmy. Ja mam bystry wzrok. Czy widzę, czy jestem w stanie zauważyć jakiegokolwiek zwiadowcę? Nie. Nie widzisz nikogo. Kryjówka jest opustoszała, jak zimowe leże w pełni lata. Rozumiem. Rozumiem. No to że... do Odo i potem od Odo na północ. Tak. Kiedy co z tym zrobić? Kiedy przechodzicie przez Monche Valerine i chcecie wejść do rezydencji, zatrzymują was strażnicy. Tu, i tym razem nie są już tak mili, jak byli, kiedy byliście tu ostatnio. Pan nie życzy sobie was widzieć i oni mają broń, żeby poprzeć tą niechęć. Okej, okay, no to podchodzę do turbo, odcinam to, odpinam ten, to podchodzę do nich, kładę to na ziemi, żeby nie było, że rzucam z tego, tylko kładę na ziemi. A oni kopią ci to w twarz. Dobra, pierdolę, jak tak ma być, no to biorę to z powrotem ze sobą i jadę dalej. Nie będzie pan zostawiał jakichś gnijących resztek na progu księcia. Biec przynajmniej tyle, że ataki na wioskę już się skończą. Nie musi dziękować. Życzę wam owocnej zimy. Dziękujemy. Jakoby nie było. Owocnej zimy. Bywajcie. Będziemy bywali. No dobra, czyli jednak skipujemy cały ten quest i jedziemy na północ. W sensie quest się skończył. To był koniec questa. Odmowa nagród jest odmową nagród. Dokładnie. Też Cyjany myślę, że możemy jeszcze kiedyś napotkać. Tak, w sensie bez problemu. To nie jest tak, że ci NPC znikają, bo oni są jakby cały czas żyjący. I wracając pewnie będziecie mogli się jeszcze zatrzymać w Monche Valerine. Ale Odo już przynajmniej w tym rozdziale jest dla was niedostępny. NPC jest na czarno. Tak, NPC jest na czarno. Nie odblokowaliście jeszcze tego bohatera. Nie, zablokowaliście tego bohatera. Tak. Dobra, północ, północ stąd. Północ, tam gdzie sam Odo chyba mówił, że zmierza Hajman. Tak. No. Posłuchajcie, na północ dążąc, to już jest mój ostatni opis, ale jeszcze na ten opis się pokuszę. Na północ dążąc musicie dokonać pewnego wyboru. Z jednej strony macie na pewno informacje na temat czarnej wody od kompanii krasnoludzkiej, którą minęliście. I kiedy jakby z biegiem rzeki podróżując na północ do czarnej wody z pewnością dotrzecie. Jest jednak droga trochę bardziej kręta, o której mówiła wam Cyrana przy waszym pierwszym spotkaniu. I tą drogę raczej Tomas po namyśle byś wybrał ze względu na to, że mówiła o wieży w górach. Mhm. I to raczej te wieże, niżli samą czarną wodę, Heinemann obrał za swój cel. Rozumiem. Posłuchajcie. Tysona mnie żałuje, że go nie ma. Kierując się na północ, w góry, podchodzicie, no robi się już coraz zimniej, więc musicie wyciągnąć swetry, czasami pomagać turbo ciągnąć wóz, pchając go od tyłu. Kiedy po kilku kolejnych dniach docieracie w takie miejsce. W skale zaczynają pojawiać się wykute czy ułożone z kamiennych bloków stopnie prowadzące wyżej ku szczytowi. Mam tylko takie pytanie, że ci przerwę. Bo teraz się kierujemy do tej wieży, tak? Mhm.
Noranmina to jest jakoś po drodze do Zufbaru, czy... Nie. Noranmina do Zufbaru powinna skręcić w lewo, w tym miejscu. Tu nasze drogi rozłączają się. W sensie tutaj jest ścieżka w lewo nad wodę, a schodki w górę prowadzą do kądś na górę. Mhm. W sensie stąd z tego miejsca już widzisz brzeg czarnej wody. Brzeg czarnej wody wygląda tak. To jest bardziej czarny. No, spodziewaliście się, że woda będzie czarna, a ona jest normalna. Więc Noranmina po prostu żegna się z wami, tak? Tłumacząc, że idzie do rodziców. Ja bym chciał stanąć przy niej na tym rozdrożu, jak ona mówi, że tu się żegna. Nie będę cię z siłą zatrzymał. Jakby to powiedzieć, nie jestem kimś, kto by mógł cię zatrzymać. Nie chcę też tego robić, ale bardzo żałuję, że chcesz. Razem ze mną i zresztą towarzyszy znaleźć mojego mistrza. Ale wiem, że równie ważne dla ciebie jest spotkać się teraz z rodziną. Ale jak również dla mnie jest to ważne, gdyż chciałem tobie towarzyszyć w tym wszystkim. Posłuchajcie, ja mam sprawę do załatwienia i ona trochę nie może czekać, tak samo jak wasza sprawa. Spotkają się w Zubarze, jak już zobaczycie się z twoim mistrzem. To... No, Ramino? Dla pewności. To jest rozstanie, nie pożegnanie. Nie. Po prostu chciałabym załatwić swoje sprawy. Ale zobaczymy się jeszcze, mam nadzieję. Krasnoludzkie sprawy. To się źle kończy. Tak, miejmy nadzieję, że zobaczymy się jeszcze. Zatem mamy coś do zrobienia, prawda, Tomasie? Prawda. I w tym momencie wyciągam z torby mojej podróżnej, która mi wisi przez ramię. Przypalacz i pijem go tutaj. Wycinam ci na czole tak korna. Krótką tubę i podaję ją na raminie. Zaopiekuj się tym. Dobrze. Postarajcie się nie zginąć. I ty również. Wiesz co, ja w tym momencie przytulam Noranminę. A zatem drogi drużyny rozłączają się. Noranmina schodzi w dół ku tafli wody, a Thomas, Erman, Tysonam i Fulko wybieracie drogę do schodów. Podejście na górę. No i turbo, tak, turbo. Chyba, że dajecie... Znaczy Noranminę, turbo. Chyba, że dajecie właśnie Noranminie turbo. Ja bym tak chciał zrobić. Halo. Dobra, bo mnie... Wóz. Ale bo mnie wyzwaliło i co się dzieje? Jak pociągnie wózek po schodkach. No tak, to prawda. Więc wy wchodzicie sobie piechotką po schodkach, a Noranmina na wózku z turbo jedzie do Zufbaru. Chłopaki. Czy ja mógłbym coś jeszcze tylko? Proszę. To mówię, że to idźcie, ja za chwilę do was dobiegnę. I chciałbym iść przez chwilę z Noro, w sensie jak ona jedzie obok i ją spytać o jedną rzecz. No to spytaj ją o rzecz. Nora? Słucham cię. Tak dla pewności. Nie masz nic na złotych rękawic? Nie, powiedziałam ci, że możesz zrobić z nimi co uważasz. Dobra. No, bo nie chcę mieć pewność, a nie chcę mieć niezałatwionych spraw przed... Mój ojciec będzie miał ci za złe. Nie chcę mieć niezałatwionych spraw i pamiętaj, to była tylko wizja demonetki. Tam się nic nie stało. Nie mów mu o tym. Proszę? A co ci chodzi? O nic. Miłe, spotkamy się niedługo. Na razie. I odbiega z powrotem. Uważaj na nich. Masz ich bronić. Wiesz, że będę. Sami siebie zrobię, jak ich nikt nie będzie pilnował. No, a teraz idź do bo czy coś sobie zrobią. I tak uważaj. Tak już włosy tracą. Chyba nic mu się nie stało. I dresie. Okej, no to odbiegam i dresie. Łysy! Czekaj! Erwan spada w śmiech. Tylko przy tobie, to mi włosy z powrotem do głowy rosną. Tak. Są stronę. Słuchajcie.
Thomas Erman Fulko Tysonam. Wspinacie się po krętych schodach ku górze. Robi się z każdym krokiem coraz zimniej. Powietrze zamgliwa się. Wydaje wam się, że gdzieś ponad tą linią chmur dostrzegacie faktycznie kształt wysokiej wieży, kiedy nagle nic tego nizowego słyszycie nad waszymi głowami szelest dziesiątek, setek ptasich skrzydeł. Tak jakby stado kołowało dookoła tej góry. Jedne, tak, to są orły, jedne skrzydła uderzają szczególnie mocno. I kiedy wsłuchujecie się, słyszycie, jak zbliża się do was ten dźwięk. Początkowo, no, słyszeliście łopot ptaków wielokrotnie. Wielkie, wielkie sokoły żyjące w pobliżu Dinkelhof, Thomas, Erman, Fulko, no, macie opanowane. Te skrzydła biją jeszcze mocniej, wzbudzając w powietrzu huk, jak przechodzący grom. Widzicie nad sobą wielki, potężny cień i ze świstem białych i błękitnych piór z nieba przed wami spływa ptak wielkości dużego domu. Siada przed wami, patrzy na was jednym okiem. Ja wstrzymuję oddech. Po czym, jakby wiesz, każdego z was to takie błękitne, czujne oko ogarnęło. Po czym odwraca się przodem i ku waszemu zdziwieniu odzywa się do was w języku klasycznym. Wyedukowany, patrz ten. Biedny Fulko nie rozumie. Lepiej od pewnych pszczura. O kurwa, to gada. Jaki ładny. Czyż to był legendarny Pokémon? Mistrzyni Heinmana złapała je wszystkie. Ona jest mistrzynią nie tylko Heinmana, ale też wszystkich pozostałych Pokémonów. Znaczy, no sorry, tak mi się skojarzyło od razu, pierwsze co. Przybysze, ja jestem Iserok, strażnik i posłaniec. Czego szukacie przy podejściu do wielkiej białej wieży? Tam jest Thomas Adelhoff, uczeń Heinmana Drauwulfa. I właśnie to jego szuka. Iserok pochyla się. Jego oko ma wielkość okna. Widzisz w jego źrenicy odbijającą się swoją łysą twarz. Rzuć na siłę woli. Rzuć na siłę woli, czy nie popuścisz. To widzisz twoją twarz, której jeszcze nie widziałem. O co prosisz, Tomasie Adelhoff, w poszukiwaniu Heinmana Drauwulfa? O możliwość spotkania się z... Chciałbym to zrobić ja i wszyscy moi towarzysze. Izerok przez chwilę stoi nieruchomo, jakby prowadził niesłyszalną dla was dyskusję. Po czym unosi się, rozpościera skrzydła. Niech będzie. Pani was przyjmie. Możecie wejść. Wzbija się w powietrze i wraz z nim całe stado ptaków lecą ku szczytowi górskiemu. Widzicie, jak znikają ponad pokrywą chmur. Tam, gdzie czeka na was rozwiązanie przynajmniej jednego długiego questa. Dziękuję wam bardzo. Również. Dziękuję. Na najbliższej sesji wreszcie Heinman powróci. Stary Pius. Dobrze, napijemy się. Jego zobaczymy kogoś, kto nazywa Heinmana tępym mieczem. Zobaczycie kogoś, kto używa gwiazd, żeby wyzwać swojego ucznia przez trzy kontynenty.
Ale to, no, to jest nawet gorsze niż 12 nieodebranych połączeń od mamy. Kiedy tworzysz zupełnie nową konstelację, żeby naplugać jednemu uczniowi, że pozwolił zabić drugiego. I tak wiesz, i tak siedzi sobie w tym, w tej karczmie, w tym domu wspólnym, tak pije, patrzy przez okno. O kurwa, chyba nie odebrałem. Ale wiesz co? Wiesz co? Śmiejesz się, ale to właśnie tak wyglądało. Ale nie, to właśnie ja się śmieję, ale tak bardziej przez łzy pijanego mistrza, bo to... To właśnie... Ja nie wyobrażam sobie minus 800 chyba na siłę woli, żeby się nie zesrać w tym momencie. To właśnie tak, coś takiego to widzę. Właśnie tak wyglądało, słuchaj. Słuchajcie, na najbliższej sesji Heinemann i jego mistrzyni. Nie pytam, jak wam się podobała dzisiejsza sesja, ponieważ składała się ona z walki. Ja mi się podobało. Ja żyję! Mam takie pytanie. Tak? Pytanie jest dwuczęściowe. Ile pedeków i czemu nie pepek? Żartowałem jednak, w sensie chciałam pytać, czy mnie popierdali i jak bardzo, ale jednak mnie nie popierdali. Tomek, rzucaj. Dwa razy. No, dwa, nawet trzy. Ja raz już rzucałem. O dobra, to jeszcze dwa. Tak, no w czasie... Nie popierdoli mnie, mam znowu 8 PO. Masz 8 PO. Czy ktoś jeszcze ma jakieś PO, o których powinienem wiedzieć? Nie. Dobrze. Ale tak z tej zabawy sytuacja na początku sesji była idealna. Ale odrzuciło go gdzieś kod. Dziękuję. Marcelina i Marcin, mi się przypomniała sytuacja z finału kampanii, co Marek to... Jak Niżyłka się chciała przebić właśnie w podobny sposób. Przez amerykańską. Dobra, ale słuchajcie. Nie chcę nic mówić, zabójca troli, to była taka sinusoida, że nie mam pytań. Kurwa, tu go pie... potem tego wykończył, dobranoc. No, niestety. Dobra, słuchajcie, 200 punktów doświadczenia. Okay. Ile jeszcze raz? 200. 200. Mianuj się tym wybrańcem Bożym. Końc. Ale pytanie, czy ja od razu przeskakuję? Czy ja coś kupuję? Dobra. Mam pytanie, Fileus, bo tak. No, nie, Noranina nie będzie się bawiła na następnej sesji, więc czy mogę od razu... Tak, tak, spoko. Nagrodę na posiężkę, że nie będzie jej to... Możesz wszystko to, co jest tam ci potrzebne od kowalstwa run wykupić, czego nie masz do tej pory, czyli wykuwanie run, Dobra, to sobie to wykupię. Tak, to wszystko możesz. Wykuwanie run, pamiętaj, że jest krasnoludzkim fachem, rzucamy to na siłę woli. Więc tak. Kto wchodzikowego? Czy może coś wezmę? Mam 600 wolnych pen. Dobra, nie będę brał pływania. Wpływanie jest fajne, ja mam wykupione. No, nie będę brał wpływania, a potem sesja w łodzi podwodnej. Tak, znaczy nie będę brał wpływania, bo mam już pływanie. No, w ten sposób. Słuchaj. No na przykład na Szpanie była wczoraj sesja w łodzi podwodnej. Elwicka łódź podwodna? Czy była żółta? Arabska łódź podwodna była żółta i... Złota musiała być przede wszystkim. Powiedz mi tylko, Marcin, ile dni minęło do tego miejsca od wyjścia z tej... Możesz, myślę, że już zaszczurować tego szczura. Czyli to był na minus 10... Inteligencja i ogłada. Inteligencja i ogłada, wydaje mi się, ale sprawdzę. Na minus 10 chyba. Na pewno na minus 10, ale zaraz ci powiem, co dokładnie. Moim zdaniem inteligencja i ogłada. Opracowanie rytuału, kostki chaosu, formowanie... Formowanie istoty. Minus 10 testy ogłady oraz inteligencji, oba udane. Proszę bardzo, jak nie wchodzi? No, na inteligencję. I teraz K10 przez 2, nie? K10 przez 2. No to jeszcze 4 tygodnie. Akurat twoja ręka by się zrosła.
Tutaj ci ją nastawię. To jest, potraktujmy to jako sanatorium jakieś takie, wiesz. To trochę jest sanatorium. Dobra, słuchajcie, ja już pokazuję ekranik patronów. Ponieważ to się i tak nagrywa do offline'u, no ale to po prostu wrzucę jako dwuczęściową tą sesję. Dziękuję wam bardzo i dobranoc.